Siemanku, witam was bardzo serdecznie, panie i panowie, i witam was w kolejnym odcinku z Pure Farminga. Jak widzicie, lecimy sobie dalej. To ole zostało już elegancko tutaj zaorane przez naszego pracownika, więc maszynę jedziemy sobie oczywiście odstawić elegancko pod naszą wiatę. Kultywacja, a nie, właśnie, kultywacja się również skończyła na polu numer 39, coś takiego. W każdym razie na tym, na którym ostatnio kultywację puszczaliśmy, więc jedziemy oczywiście od razu puścić również tutaj siewnik, no bo jakżeby inaczej, panie i panowie. Tylko teraz tak, o, właśnie, bo mam pszenicę i pytanie, jak my mamy teraz na przykład zamienić sobie możliwość na przykład tego, co chcemy siać. O, czy możemy to jakoś odsypać, tak to nazwijmy, czy musimy zużyć to wszystko? No, byłoby to kompletnie bez sensu, więc zaraz to sobie zobaczymy. Ale panie i panowie, jeszcze jedna rzecz, zanim to zrobimy. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że jest bardzo ważny dzień, ponieważ wczoraj był bardzo ważny film na kanale. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, ale jeszcze ważniejszy jest ze względu na to, co w tym odcinku się pojawi. Już za chwil kilka tak naprawdę, więc panie i panowie, uwaga! W grze możecie mieć koszulkę z moim logo. Co prawda starym, na chwilę obecną już starym logiem, ale będę podsyłał oczywiście do wydawców nowe logo, żeby dodali je po prostu do gry, jeśli jest taka możliwość jeszcze. W każdym bądź razie, panie i panowie, jakiś czas temu do Pure Farminga wyszła aktualizacja, taka ukryta ala, dzięki której możecie mieć właśnie koszulki z logiem waszych ulubionych youtuberów, którzy właśnie tą grę nagrywają. Jest m.in. Wujek Bohun, jest The Endrock na pewno, jest również Kador i wielu innych, jest również kilku zagranicznych youtuberów, więc za kilka dni obiecuję, że pojawi się film, w którym będę wam pokazywał, jak, co zrobić, żeby taką wersję oczywiście gry móc sobie u siebie odpalić, żeby móc cieszyć się właśnie grą z koszulką waszych ulubionych youtuberów w grze. Więc jeśli będziecie chcieli grać z moją koszulką, z chęcią oczywiście będę czekał na wasze zdjęcia z gry, więc jeśli ktoś z was będzie grał z moją koszulką, czekam na zdjęcia na Facebooku bądź na Instagramie, albo oznaczcie mnie, albo po prostu wyślijcie wiadomości prywatnej, na pewno odczytam, na pewno odpiszę, a być może również wstawię to zdjęcie na właśnie fanpage'a, czy też gdzieś na relacje na Instagramie. W każdym bądź razie, panie i panowie, zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Pszenicę możemy jedynie doładować, a jakbyśmy chcieli na przykład teraz załadować sobie żyto. A, i zamienia nam na żyto. Czyli tam to się sypało i prawdopodobnie poszło w straty, a otrzymaliśmy dzięki temu tutaj to. No, trudno, no, bywa. W każdym bądź razie, no, musieliśmy to zrobić, ponieważ nie chciałbym dwóch tych samych upraw na polach mieć jednocześnie, więc po prostu zrobiliśmy sobie to w ten, a nie inny sposób. Mamy dzięki temu żyto. To żyto oczywiście, tak jak mówiłem, będzie zasiane tutaj na polu numer... zaraz się w sumie dowiemy. Łohoho! Cóż tu się dzieje? W każdym razie, panie i panowie, 39, tak jest, pole numer 39. To pole tutaj będziemy sobie teraz siali, więc ja sobie zrobię widok spoza tutaj pojazdu. Opuścimy sobie siewnik. O nie, aha, dobra, tutaj jest po prostu pracuj bądź nie pracuj, że tak powiem. Dobra, jeszcze raz na chwilkę podniesiemy. Co by tutaj idealnie od samego początku zaczął pracę nasz pracownik. Okej, okay. Mamy opuszczone i... Aha, igra. Teraz pracownik został zatrudniony do siania pole numer 39. Super, elegancko, leci sobie. My lecimy tutaj do naszego drugiego pojazdu i tym pojazdem jedziemy sobie oczywiście do, póki co do wiaty, schowamy go sobie. Ale pojedziemy sobie, tak myślę, naszym pick-upem pięknym na miasto i zobaczymy, czy ktoś ma dla nas może jakieś zadanie. Dzięki temu oczywiście będziemy mogli zarobić jakieś pieniądze, a nie oszukujmy się, na chwilę obecną pieniądze są dla nas bardzo ważne. Co prawda mamy niby te 82 tysiące,
ale no nie jest to zbyt duża ilość pieniędzy, więc no nie oszukujmy się, ale fajnie byłoby coś dorobić. Więc odłączamy urządzenie tylnie, wychodzimy z pojazdu i udajemy się prosto do naszego Mitsubayashi, żeby tutaj oczywiście móc... Łopanie, aż podskoczyłem. Do Mitsubayashi i udajemy się w miasto. Teraz tak, o, menu, nie w menu wyboru, tylko mapa. Możemy oddalić sobie mapę? Możemy sobie oddalić mapę, elegancko, dobra. Tylko właśnie to jest to, wydaje mi się, a co tu jest? Pokaż informację. A, silos zbożowy, okej, dobra. W każdym razie, a tutaj, co? Zagroda dla kóz. All right. Dobra, ale idziemy sobie zobaczyć, czy ktoś będzie miał dla nas właśnie zadanie. Myślę, że pojedziemy sobie w jedno takie w miarę sprawdzone miejsce z pierwszych naszych chwil w tej grze, czyli tutaj przy tym sadzie. Wcześniej ktoś miał dla nas zadanie. Zobaczymy, czy tym razem również kolega będzie stał i oczekiwał naszej pomocy. Jeśli tak, to oczywiście z chęcią mu pomożemy. No niestety, ale nikogo tu nie ma przed klatką, w sensie przed wejściem do domu. Więc co, jedziemy w lewo i no myślę, że tutaj tak, jako tako nikogo nie spotkamy. Musielibyśmy tak po domach praktycznie jeździć i patrzeć, czy ktoś po prostu czegoś od nas by potrzebował, bo innej opcji chyba za bardzo to tutaj nie ma. Łopanie, aż wyskoczyłem prawie. Dobra, tu jest kolejna szklarnia, ale tej szklarni my nie potrzebujemy generalnie. Tu jest stacja paliw. Po lewej coś tam dalej jest podświetlone, ale myślę, że to jest co najwyżej... Tak, to jest punkt skupu. Dobra, to przejedziemy się jeszcze tylko i wyłącznie tutaj jeszcze. Zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze przy tym sadzie ewentualnie będzie. Sad gruszowy tu jest, okej. Jeśli nie, to... No to co, no pojedziemy sobie prosto z powrotem na gospodarkę. Niestety, ale nikogo tutaj nie ma. Kto by chciał dać nam pracę. Więc jedziemy sobie z powrotem do naszego pięknego gospodarstwa. No trudno, chcieliśmy zdobyć pracę, nie udało nam się. Kolejnego dnia mam nadzieję, że będzie po prostu troszkę lepiej. Chyba, że można jakąś tą pracę znaleźć sobie przy pomocy naszego magicznego tableta. Jeśli tak, to oczywiście byłbym wam wdzięczny, gdybyście podpowiedzieli mi jak. No bo, no, nie oszukujmy się. Do tej pory dosyć mało miałem okazji pogrania w tą grę. Teraz będzie, jak dobrze wiecie, troszkę więcej czasu i okazji, więc liczę, że dzięki temu troszkę bardziej wczujemy się tutaj w klimat Pure Farminga, bo gra jest naprawdę mega, ma naprawdę bardzo duży potencjał, no tylko trzeba w nią po prostu troszkę pograć i trzeba się z nią oswoić, tak jak z każdą grą oczywiście. Dobra, tutaj jest nasza elegancka produkcja, jeśli chodzi o Tomato, ale... Aha, bo tu możemy albo rozbudować, albo... A jakbyśmy przyspieszyli czas... Czekajcie, czas. Na chwilkę przyspieszymy. Czy tutaj zacznie się coś dziać? Wzrost. Jest 0%. Którą mamy godzinę? Sam poranek. Bo tutaj tak naprawdę mam wrażenie, że nic się nie dzieje. Aaaa, przecież, dobra, nie było pytań. Jam jest czub. A czy ktokolwiek przywiózł tutaj wodę, choroba jasna i gnój? No oczywiście, że nie przywiózł nikt tutaj wody i gnoju, no. To jakim cudem to ma tutaj rosnąć? No jakim cudem, ja się pytam? Czekajcie, tylko gdzie byśmy mieli ten gnój dawać tak w ogóle? Tutaj jest gnój, dobra.
O Boże, jak ja jestem mądry. Kupiłem sobie szklarnię po to, żeby na niej zarabiać, a póki co to stoi i nic nie robi. No, można i tak, ale dobra, jedziemy, to ogarniemy sobie od razu. Więc potrzebujemy w tym celu na pewno pojechania tutaj, zaparkowania naszego pięknego pick-upa do tyłu, co by sobie stał pod wiatą, elegancko, dobra. I teraz byłoby trzeba wejść do tableta, do sklepu z pojazdami, do przyczep. I teraz tak, woda, jest woda po prawej, 6000, tak jest, kupujemy, wiata numer 1, ta jest, elegancko, dobra. Więc mamy już teraz możliwość oczywiście zalania wody do naszej eleganckiej, szklarni. O, właśnie, o to mi chodziło. Dobra, podłącz urządzenie tylnie. O, nie to, dobra. I jadymy po wodę. Uzupełnimy, nalejemy tam wody i później będziemy oczywiście kombinowali, co zrobić z obornikiem. Jak ten obornik załatwić, ponieważ na chwilę obecną, no nie oszukujmy się, ale my obornika, no nie mamy skąd wziąć, a nie pamiętam, kurczę, skąd ten obornik był brany w tym samouczku, szczerze powiedziawszy. Skądśmy go brali? Nie pamiętam, czy go żeśmy kupywali, czy jak. Dobra, napełnij wodą. No tutaj ta woda to nam się chyba nigdy nie skończy, to jest 100% cały czas. No, bierzemy prosto, można powiedzieć, że z oceanu, z jeziora, z morza, nie wiem co tam jest tak naprawdę, ale no, myślę, że ta woda to nam się za szybko nie skończy na pewno, a przynajmniej na to liczę. Dobra, jesteśmy pod tankiem z wodą. Zablokowaliśmy się oczywiście, ja to zawsze wiem jak pojechać, żeby się zablokować, ale to powinniście już doskonale wiedzieć, jeśli oglądacie mnie przez dłuższy czas. Dobra, teraz pytanie, aha, teraz z przodu ja się blokuję po prostu. Dobra, wyładuj, elegancko, dobra, możemy ciebie odłączyć teraz, odłącz urządzenie tylnie, okej. I teraz pytanie, skąd my możemy wziąć obornik? Oborniku, skąd ja mogę ciebie wziąć? A czekajcie, jakbyśmy weszli w sklep, zakup materiałów rolnych, nawóz, nie. Sprzedaż surowców? Nie. Giełda. To nie. Tu mamy tylko i wyłącznie ceny. Zakup paliwa nie chcemy. Aplikacja bankowa nie chcemy. Pożyczki. Giełda nie. Zakup materiałów rolnych. Powinno być tutaj, ale tu mamy tylko i wyłącznie pszenicę, żyto, jęczmień, ziemniaki i nawóz. Cośmy wtedy, kurde, robili, żeby zdobyć ten nawóz? O, Bowenko, to pan powiem, że jest dosyć trudne i to jest moja zagwozdka tak naprawdę. A tutaj jest niezaorany ten niezasiany ten pasek cały. No dobra, no trudno, no, nie będę już tutaj kombinował z tym sianiem, nie będę tego poprawiał, bo faktycznie tam był spory omijak. Tam było 97% zasiane, dlatego też tak to wygląda, ale dobra. Skąd my możemy wziąć obornik? Skąd my braliśmy obornik? Króliki raczej, no, teoretycznie jakiś tam produkują, tak? Bo wyścielamy i królikom, i kurom, ale nie jest to raczej na tyle, aby nam tutaj mógł jakikolwiek obornik wyprodukować. Króliki młode wszędzie mamy, dobra. Kurde, teraz mnie to tak naprawdę zaczęło naprawdę bardzo mocno zastanawiać. Skąd my moglibyśmy wziąć ten obornik cholerny? Tu jest chlewnia, ale no w chlewni nic nam to nie da.
bo to byśmy musieli mieć swoją. Magazyn warzyw i owoców. Tu mamy myjnię automatyczną. Tu mamy to. Tu mamy sprzedaż mleka. Bank, serwis, sprzedaż mleka, dron. Tu na środku co tu jest? Silos? Tak, tu jest silos zbożowy jakiś. Jest naszą własnością, co najlepsze. Okej. Okay. Skład ziemniaczany, to wszystko. Tu można rzeźnika, można dostarczyć wszystkie potrzebne te. Tu mamy jakieś znowu do uzupełniania ziaren. Tu mamy magazyn warzyw i owoców. Ale to jest skup co najwyżej. Sklep z nawozem i pestycydami. Ale to tylko nawozy i pestycydy, czyli tutaj nie będzie obornika. Aczkolwiek... jak się zaznaczało? Zaznacz punkt Y-kiem. Dobra, i lecimy do tego pojazdem naszym samochodem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może akurat się uda. Może akurat będzie można po prostu kupić tam również nawóz w postaci obornika. Zaraz się tego przekonamy. Mam nadzieję, że wyjdzie wszystko po naszej myśli, bo naprawdę by się nam to przydało, żebyśmy mogli jednak korzystać w pełni z tych dobrodziejstw, które dają nam oczywiście szklarnie. Dobra, skręcamy w lewo. To już na szczęście to niedaleko jest. Ale szczerze powiedziawszy... to jakoś nie chce mi się wierzyć. Nie, wejdź. Fertilizer shop. A tu gdzieś można wejść, coś kupić? Jak to działa? Halo. Po prostu sobie podjeżdżam na przykład i ładuję, czy... worki nawozu. Weźmy sobie na przykład worki nawozu. No ale to mamy zwykłe worki nawozu i to wszystko. To nie jest, nie można ani obornika, ani nic. O Bożenko! No dobra, trudno. Panie i panowie, ja się z wami będę żegnał, ponieważ odcinek już tutaj pod 20 minut spokojnie podchodzi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No życzę wam miłego popołudnia. Mam nadzieję, że przyjemnie wam mija ta niedziela. Jeśli tak, to oczywiście... chociaż... spróbujmy dać te nasze worki nawozu. Może to nam coś da. Bo przecież nie musi być naturalny nawóz. Może być sztuczny, tak? Halo. No tak czy nie? Mam rację. Może nie jest to eko, bio i w ogóle, ale... mówi się nasz... panie! Działa tak, jak działać powinno. Działa jak natura chciała. Proste. I teraz możemy, panie i panowie, elegancko, teraz możemy sobie czasu troszkę przyspieszyć i za chwilkę wzrościk będzie. A przynajmniej... tak jest, elegancko. Dobra, ogarnęliśmy to, udało nam się. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał jeszcze raz. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o złapkowaniu oraz komentowaniu. Udostępnijcie również swoim znajomym na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie. A ja tymczasem się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do kolejnego, na razie, cześć i pa, pa.